Ja tak chciałam właśnie z tego trochę młodszego pokolenia tak się podzielić takimi refleksjami, które ja mam, że to, co dla mnie jest właśnie najgorsze w tym momencie, to jest śmieszność, walka przez ośmieszenie, bo kiedy ja rozmawiam nawet z moją współlokatorką i prezentuję swoje poglądy, to czuję się jak taki mały robaczek, który jest z małego miasta i nie wie, co mówi. I właśnie przez takie rzeczy, przez taki sposób dyskusji właśnie tracę nadzieję, że ja coś w ogóle mogę. Bo jak rozmawiać z moimi kolegami, którzy też studiują, którzy wydawałoby się mają oczy i uszy, ale którzy są tak pewni swoich racji i tak pewni tego, że to, co ja mówię, jest śmieszne, że, no, że po prostu czasem czuję, że się nie da. I właśnie dziękuję też Pani za to wszystko, co Pani robi. I chciałam zapytać właśnie, co robić, jak mówić do na przykład naszych znajomych, żeby coś w ogóle ruszyło, bo po prostu często się czuję bezradna. Czuję się po prostu mała i tyle. To były oklaski dla Pani. To są oklaski dla Pani i ja też się dołączam. I ja Pani bardzo dziękuję. Pani bardzo dziękuję, bo bez Pani nie miałoby sensu to, co ja robię. I dla mi to daje siłę i nadzieję, że jeśli Pani może ten krzyż nieść i zmagać się z tym szyderstwem, z śmiesznością, chamstwem, głupotą, głupotą, która jest krzykliwa, która jest bezmyślna, bezmyślna, to myślę, że to jest wielkie bohaterstwo, że to jest wielkie bohaterstwo, to jest krzyż, to jest też jakaś odwaga właśnie, coś, co bardzo w życiu cenię, odwaga, właśnie odwaga, samodzielne myślenie bardzo dużo kosztuje. Naprawdę, to jest wielka odwaga, zwłaszcza w takiej rzeczywistości, w której my żyjemy, którą ja porównuję do takiej naprawdę złej klasy szkoły podstawowej, gdzie jest taka grupa, która na przykład znęca się nad jakimś, na przykład u mnie w klasie był taki Jurek. I po prostu ta klasa była mierna, chamska i jeszcze do tego agresywna. I ja myślę, że taka powierzchnia tej rzeczywistości w Polsce to jest właśnie taka po prostu mierna, zła klasa przez złego nauczyciela prowadzona, który nie reaguje na takie rzeczy. I jeśli Pani ma odwagę być sobą w tym środowisku i jednak odwagę i siłę mówić to, co myśli, no to ja Pani za to bardzo dziękuję. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bardzo trudne. Ja staram się to sprowadzać właśnie, próbować sprowadzać do podstaw, do znaczenia słów właśnie. Jeśli Ty śmiejesz się na przykład, że nie wiem, że Kaczyński, na przykład, że Lech Kaczyński to był mały kartofel, tak, i co on zrobił takiego i spadł, że najlepsze osiągnięcie, bo tak nauczyciele niektórzy mówią w klasach, do mnie uczniowie podchodzą, że największa zasługa Kaczyńskiego to jest to, że spadł.